Okej, okay. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jestem już, to tak. Dzisiaj potężny content, tylko wiecie, wy sobie widzicie tutaj jakieś dziewczynki z anime, tak? Tutaj jakaś manga wchodzi mocno, ale mi się wydaje, że ta gra skrywa drugą stronę, taką mroczniejszą. I właśnie jestem tutaj po to, żeby właśnie się przekonać. Siema Patryk, siema Robert. No fajnie, że się cieszyć, Robert, ale słuchaj. Mi się wydaje, że to nie będzie coś, czego się spodziewamy, nie? Znaczy, przynajmniej mam taką nadzieję. Sobie nie spoilerowałem specjalnie za dużo, żeby sobie nie zepsuć zabawy, prawda? Ale myślę, że to będzie coś grubego. Tak jak Pan Jezus powiedział, będzie śmiesznie. Dlatego, no to dobra, to sobie już tutaj zacznę w takim razie. Boże, nawet... mogę sobie ksywkę sobie dać. Fael-chan? Nie mogę dać myślnika i co? Jak ja to ludzie się nazywał? Nie? Falson? Kurde. Dobra. Idziemy. Okej, okay, czyli taki przykładowy content z anime jest tutaj, tak? Czyli jakaś koleżanka z sąsiedztwa, z którą tutaj chodzimy do szkoły, prawda? I pewnie bardzo się lubimy nawzajem, chociaż pewnie się wstydzimy do tego przyznać, nie? Tutaj widzę, że będzie taki ostry WDŻ. Nie pierdol, bo rodzinę powiększysz tak jak ja. Będą majtki, bo psy. Nie wiem, mi się wydaje, że ta gra skrywa drugą stronę, ale jak ktoś wie, to nie spoilerujcie. Ukryta fabuła, w której wybucha trzecia wojna światowa, giną miliony ludzi, ZSRR znaczy Rosja przyjmuje całą Europę, muzułmanie zajmują całą Afrykę i Bliski Wschód w USA zakazali hamburgerów. Znaczy najbardziej się przejąłem tym, że w USA by zakazali hamburgerów, to według mnie jest już za mocny content. Słuchaj, nie mam teraz czegoś takiego jak ostatni donate, ale powinno być powiadomienie. Tylko ja nie wiem, czy musisz chyba na superchacie wysłać tego donate'a. Nie wiem, czy to można za złotówkę, tak szczerze mówiąc. No. Sayori, co ty mówisz? Ty się tak śmiejesz? I patrzcie, znowu zaspała, nie? Tak jest, jak się idzie z koleżanką do szkoły. Kurczę, dobrze, że mam tego piwa, bo bym chyba to nie wytrzymał. O, Falsan, jak tak możesz śmieszkować sobie ze mnie? Jeszcze ktoś pomyśli, że coś mi parą tak tutaj śmieszkuje, Falsan, co ty robisz? Aha, Sayori, jak jest Sayori, to znaczy, że ona mówi jak Falsan, to że to ja. A whatever say, Sayori, tutaj trzeba grać samce alfę, prawda? Od razu się jej spodobało, tak myślałem, że to będzie dobry pomysł. Boże, idziemy do szkoły, jak fajnie. Co to kurwa jest? To zobaczysz, spokojnie. Kurczę, zniknęło mi coś tutaj. Jak się gra po nocach, to pewnie się zasypie rano. Panie Boże. By the way, Falsan. I'm gay. Boże, nie chcę dołączyć do żadnego klubu. Znaczy, jedyny klub, do jakiego chcę dołączyć, to klub Total Warów, ale chyba w tej szkole, tam w tym liceum japońskim nie mają tego. No Boże, to, że powiedziałem, że dołączę do klubu, to nie znaczy, że od razu to zrobię. Ja nie jestem jakiś taki impulsywny czy coś. To trzeba dobrze przemyśleć, tak jak w Total War, trzeba dobrać odpowiednią taktykę i ją zastosować, prawda? To jest ważna decyzja. Do jakiego klubu dołączę w japońskim liceum, to nie może tak od razu przyjść, no. Znaczy, nie ma ze. To jest... ja nie spoilerowałem się specjalnie, ale to jest ponoć grube. To nie chodzi o, nie chodzi raczej w tym temacie, który teraz napisałeś na czacie, tak? Tylko to jest w innym kontekście grube. I to jest zaskakujące właśnie, chcę się przekonać o tym. Dlatego zapraszam do śmieszkowania razem ze mną, prawda?
Boże, naprawdę tak się o mnie martwi, jak spędzam dużo czasu na grach i anime, no to chyba jest dobrze spędzony czas, tak? Tak dobrze zainwestowany w siebie. Jakbym spędzał właśnie dużo czasu grając w gry, oglądając anime, to czułbym w środku, że to jest mega dobrze spędzony czas, że po prostu zainwestowałem w siebie. Coach personalny byłby ze mnie dumny w takiej sytuacji. Oj, och, och! Boże, daj mi spokój, dziewczyno, chodź do szkoły i nie pierdol już. O, Sayori, znaczy mi już zaimponowało, to jest koleżanka z sąsiedztwa, którą po prostu się wychowywała obok nas, tak? Po sąsiedzku i no my się bardzo dobrze znamy, prawda? To jest bardzo dobra przyjaciółka, jej zawsze ufam i zawsze się zwierzę z wszystkiego. No i już mnie nazywa Stulejarze, no zaraz nie wytrzymie chyba. Chyba zasięgnę po to, kiedy nie będę miał dziewczyny, znowu zostanę stulejarzem. Boże, co tu się dzieje? Teraz pytanie, czy ja zaufam Sayori? Ja nie wiem! Boże, ja nie chcę, żeby ona się mnie martwiła, no. Kurwa, to, że gram w gry, bo ona mnie znaczy, że od razu muszę być jakimś skończonym idiotą. No. All right, no daj mi spokój, Sayori. No, porozglądam się za tymi klubami w tym liceum, ale musi być jakiś klub fanów Total War'a. Jak nie będzie takiego, to ja nie chcę. No, ale bez żadnych obietnic, tak? Jej! Dobrze, Sayori jest zadowolona. Mimo, że zaspała, mimo, że się trochę wkurzyła, tak, że ciężki miała poranek, to od razu tutaj na humorze zyskała, dzięki nam oczywiście. Więc jak widać, Stulejarz, grający w jakieś głupie japońskie gierki, czy ta Yakuza, nie, czyli podróba GTA, na przykład oglądający jakieś anime, pewnie też mało ambitne, może rozbawić tutaj koleżankę. Więc dla wszystkich jest jeszcze nadzieja. Dziewczyna mnie rzuci przez ciebie. No, a Patryk, to byłoby trochę niefajne, jakby cię w tym momencie teraz rzuciła. W tym momencie, biorąc pod uwagę, jaką masz sytuację. A jest fan klub historii? No nie wiem, przekonamy się, musimy pójść do tego liceum, tylko ona ciągle pierdoli. Niby taka śpiąca się obudziła, taka kurde, spać się chce tej dziewczynie i co? No wiem, czy mnie martwi, no bez przesady. O Boże! Jesteśmy już w klasie. Kluby. No dobra, rozejrzymy się tymi klubami w sumie. Bo, czyli tak, chyba tutaj jest gra dosyć liniowa, prawda? Nie jest to taka nieliniowa, że możemy sobie wybrać, czy dołączyć do historycznego klubu, czy miłośników Total War'a, tylko chyba będziemy skazani faktycznie na klub miłośników anime. Co jest dla mnie, nie jest jakoś specjalnie przykre, powiem tak. Znaczy, ja nie powiem złego słowa o tych ambitniejszych anime, szczególnie jest tych z lat 90, prawda? Tam było dużo perełek. Ale czy bym chciał od razu dołączać do klubu anime? No ja bym tak nie powiedział. Tak średnio. Szkoła! Cóż za piękna sytuacja. Akira na przykład, tak. Cowboy Bebop, kurczę. Dużo jest takich anime z lat 90 zajebiste. Ghost in the Shell. Dobra, to nie będziemy wymieniać wszystkich anime z lat 90 czy na początku 2000 roku, prawda? Które były dobre, bo wtedy były dobre po prostu. Ale nie Revi, musisz dać na superchacie. Superchat jest na 100%, a jak nie, no to nie, jestem tutaj nie dla pieniędzy. Dobrze, no Boże, mamy tak stulejowego bohatera, siedzi sobie w klasie i tam myśli o tym, a nie ma o tych gierkach i to Sayori nas widzi, tak, jak sobie tak siedzimy, będąc bardzo smutnym i nas próbuje pocieszyć, tak, jak typowa przyjaciółka sąsiedztwa, ale trochę mi jednak szkoda, że jesteśmy aż takimi stulejarzami, bo może przez to anime faktycznie. Boże, no ja bym dołączył do tych klubów w sumie, bo chyba
Nie mamy zbyt wielu znajomych w tym liceum, tak obstawiam przynajmniej, ale są dobrym obstawiaczem. Sayorin, weź nie gadaj, tak. Nie ma takiej opcji, że dołączę do tego klubu, bo ani nie interesujesz się historią, ani Total Warem, ani anime. Co ty jesteś za kobieta? Meni? O Boże, literatura, czyli co, będziemy sobie książki czytać, tak, pana Tadeusza, poczytam im sobie i oni wszyscy, ło, pan Tadeusz, ło, zajebiście, to chciałem robić po lekcjach. To już lepiej by został przy tych gierkach i anime, nie? Czy on jest jedynym człowiekiem w tej grze? Nie! Nie jest jedynym człowiekiem w tej grze, jest dużo człowieków i zaraz się o tym przekonamy, mam taką nadzieję przynajmniej, bo widziałem dużo człowieków. Nawet chyba na miniaturce, w którą dałem, prawda, jest więcej człowieków niż jedna. A po prostu te nasze przyjaciółka sąsiedztwa, nie możesz jej tak olewać, Maze, no. Nie możesz. Okej, czy nie jest zainteresowana literaturą, tak, bo trochę tak czytam na opak przez to, że patrzę na czat. Ale chciała po prostu go założyć z przyjaciółką, tak? Dlatego z wiceprezydentem. Nie, ja pani podziękuję tutaj, koleżaneczko, ja wolę jednak anime klub, czyli gwarantujący piękny content, wspaniałą rozrywkę i zabawę. Boże, takiej zależy, bym dołączył do jej klubu. Ja wiem, że jest koleżanką z sąsiedztwa, mi ufa, powiedzmy, łatwo nawiązujemy jakieś tam kontakty czy coś, ale bez przesady, prawda? Boże, tak się ta Natsuki przygotowała, to w sumie nie chciałbym tak ją zawieść. Klub papieża, ja bym, jakby był klub papieża, Boże, od razu bym dołączał. Romo i Julia. Klub papieża w ogóle w japońskim liceum to byłby sztos nad sztosami moim zdaniem, nie? To byłoby coś pięknego, prawda? Coś pięknego. O Boże, yes, let's go! Idziemy sobie tam do tego klubu literatury. Boże, czuję się jak w anime, naprawdę. Że ona tutaj energicznie otwiera te drzwi od klasy właśnie jak w typowym takim śmiesznym anime, nie? I... Znowu Sayori. Everyone, the new name is here! No właśnie, nie nazywaj mnie nowym członkiem, bo ja już mam dosyć członków, a jestem Falsan! O Boże, to jest przewodnicząca tego klubu literatury, tak? To zaszczyt ciebie poznać, Falsan. Ja to wiem. Zobacz, jest klub gastronomiczny, no zobaczymy. Ja nie wiem, jak ta gra na co pozwala w ogóle. Jeszcze jak, ale ona ma walory. Co tu się dzieje, Panie Boże? Kurde, mebele, jem morele. O! Właśnie to jest fajne, że jest taka koleżanka z sąsiedztwa, tak? Od małego się z nią przyjaźnicie. I ona nie jest jakaś tam fałszywa czy coś. Nie będzie za plecami ci obrabiała dupy, że grasz w gierki i oglądasz anime całymi dniami, tylko po prostu powie dobre słowa o tobie. Dlatego przewodnicząca już tutaj się nami interesuje, bo usłyszała po prostu dobre słowa od naszej przyjaciółki Sayori, prawda? O Boże, nowa postać, ale jest podobna do Sayori w sumie. Boże, już jakaś feministka. Chłopca przyprowadziłaś, Panie Boże? No w sumie, o kurde, no w sumie taki stulejarz to mógłby zabić atmosferę, to raczej z nią się zgodzę, ja bym w tym momencie wyszedł już i wrócił do domu i oglądać i ten, bym oglądał anime, nie? Maze, nie wiem, ja to przechodzę cały jak coś, nie? Bo to jest dobry content, wartościowy, bardziej wartościowy niż jakieś tam... Nie wszystko na tym YouTubie pieprzonym. YouTube polski jest strasznie rakowy, więc to jest taka perełka pośród tego raka, moim zdaniem. Falsan, what a nice surprise! No i to jest bardzo dobrze nastawiona dziewczyna do życia.
nie narzeka. Znaczy, w sumie ta po prawej też jest miła, tak? Tylko ta na środku ma jakieś problemy. Może dlatego, że tutaj coś... no deska, nie? Wiadomo, no jeszcze... No może jest młodsza, prawda? Welcome to the club. Albo za mało kurczaków jadła. To jest też możliwe. Falsan już sobie milczy, ten stulejowo patrzy w podłogę, bo już nie wytrzymuje tej presji. No tak, no bo wszystkie się na mnie patrzą, bo zaraz nie wytrzymam sam przed komputerem, nie? Za nie mówiłem po prostu teraz. Boże. Znaczy nie no, one mają imiona, jakbyśmy je poznać, tak? To nie jest tak, że stulejarzowi od razu powiesz, jak się nazywasz, nie? Bo stulejarz to wykorzystał przeciwko tobie, tak? To jest taktyczne akurat zagranie, moim zdaniem, i... mega dobrze się zachowały, że od razu stulejarzowie nie zdradzają jakiegoś infa, bo wiesz... To się może źle skończyć po prostu, nie? Ten klub jest pełen ładnych dziewczynek! No, masz rację. What are you looking at? No, już ona mnie przyjrzała, że jestem stulejarzem. I to jest przykre właśnie. Takie są najsprytniejsze zazwyczaj. If you want to say something, say it. I like... To ta... War... Anime? Sorry? O, czyli ona ma na imię Natsuki. A czy poznaliśmy pierwsze tutaj imię, tak? Okej, okay, ona będzie wkurzająca, ale to na swój sposób też jest uroczy, prawda? Jej mała figura... Boże... A, okej, okay, myślałem, że tutaj, że jej mała figura makes me horny czy coś, nie? A tutaj jest, że po prostu jest na pierwszym roku, okej. Okay. Czemu stulejarz nazywa się Falsan? No bo chciałem się wczuć, tak? I Falsan, san to jest takie japońskie tam zdrobnienie czy coś, więc dołożyłem i jest elegancko. Ale proszę youtuberów, nowa seria na stream. Tak, robi się od szoty. O Boże. Okej, okay, Sayori mówi dobrze, po prostu ją zignorujmy, kiedy robi się wkurzająca. Denerwująca, tak. Ona będzie denerwująca, tak czuję. Tego się właśnie obawiam najbardziej w tej grze. A ona mi to mówi tak cicho do łóżka, że nie zwracaj na nią uwagi. Okej, okay, czyli Natsuki. Okej, okay, Yuri. Yuri jest na 100% ta. Wygląda jak, znaczy, taka imitacja japońskiego nerda w anime po prostu, nie? No Boże. No wreszcie coś wykrztusiłem, prawda? Że miło was poznać, nie? Wreszcie coś wykrztusiłem. Skończymy tą stuleję. Czas na... samce alfa. Nie, nie, co się dzieje. Ale dobry ten... Dobre zaskoczenie, co? Naprawdę. Wydaje, że pomysł taki ambitny dosyć. To jest ambitny projekt. Mój najbitniejszy projekt w życiu. Czekajcie chwilę. Okej. Okay. O Boże, my znamy Monikę? Skąd ją znamy? No. No, okej, okay, dobra, to jest taki stereotyp popularnej nastolatki w liceum japońskim. Mądra, ładna, atletyczna, wysportowana, czy to inaczej. Znaczy nie no, takie gry są szkalowane, nie? Ja na swój sposób to rozumiem, nie? Po prostu ja to odpowiem, to jest potężny content. Manika ściągnika. Dokładnie. Dokładnie, ona jest poza mojej ligi, niestety. Mogę takie tylko oglądać w anime, prawda? Nie! Czekajcie. Boże, będę musiał teraz wybrać?
Już jest konkurencja w sumie. Ta chciała przynieść ciastka, potem ta się wtrąciła, że to ona je zrobiła i ona chce przynieść. Powstaje ładna konkurencja. Dobrze, mnie to cieszy, prawda? To się to się tworzy potężne ecchi lub harem, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. No, tak to wydaje, że nie wiem jak się nazywa, tak? Tak to wszystko obczajone w tym temacie. Od 20 lat. Ono się nazywa angielski z faelem, no ja nie wiem, to trochę też czytam na odpierdol, bo po prostu patrzę na czat, nie? I wiesz, no nie jest tak do końca sprecyzowane, mogą już nawet niezłego, nie, tam kilka failów jebnąć. Ale dobra, no i co? Czujemy się niezręcznie, tak? Tutaj jest jakieś tam przynoszenie kawek i herbatek, ciastek, tak? Tylko tam było coś takiego, że była mowa, czy chcę usiąść obok Sayori, czy obok tej atencjuszki, tak? No i nie miałem wyboru w sumie i teraz piszą mi, że jednak usiądę obok Sayori, czyli to nasz bohater decydował, ale mi się wydaje, że potem jakieś wybory później. Are you ready? Are you ready for... Wow. O Boże, jakieś małe kotki zrobiła. Czyli Natsuki to jest jakaś profesjonalna piekarka, tak? Zrobiła bardzo ładne ciasteczka w kształcie kotków bodajże. I widać, że jest bardzo zadowolona teraz, bo... Potrafi ładnie piec. To się chwali akurat, bo nie jest tak łatwo piec, prawda? Tak mi się wydaje przynajmniej. Pośpieszcie się i weźcie jakieś ciasteczko, ja bym też chciał wziąć. Czy będzie animacja jedzenia ciastka? Czy będzie widać nogi podczas tego? Dawaj w Romę albo coś innego. No nie, no co ty mówisz? Gdzie? Gdzie będę Romę odpalał przy takiej grze? No co ty gadasz? Okej, okay, oczywiście bierzemy ostatni ciastko, nie? Bo się boimy przed tymi dziewczynami wziąć, bo jesteśmy stulejarzem pieprzonym. To jest pyszne. Okej, okay, czyli powiedziała to, mając pełną buzię ciastka. Okej. Natsuki, o Boże, ona się teraz bardzo skupia, bo my bierzemy gryzę. Jest bardzo przejęta tym, czy nam zasmakuje. Mimo, że na początku była na nas zła, w ogóle, że tu przyszliśmy, prawda? To... no zadowolona jest. I czeka teraz, stresuje się. Boli ją brzuch ze stresu. Czy będzie nam cię jebane ciasko smakować? Okej, okay, wreszcie ugryzłem. Boże, ja pierdzielę, jeszcze czekał ten stulejarz fale sam tak w napięciu długo. Ty Patryk, możesz smyć, no właśnie, bo jeszcze będzie, że zdradzasz dziewczynę czy coś, nie? Bo tutaj poważnie jest kontakt, taki potężny. Okej, okay, czyli co? Jest pysznie, tak? Tym bardziej, że ona to zrobiła, chociaż ja się zastanawiam, czy ona to zrobiła. To this is really good, like anime. To jest dobre jak anime. Thank you, kaczko. Boże, już pretensje, prawda? Dlaczego mi dziękujesz, co ty odpierdalasz? Maybe? Nie, już się niezręcznie robi. Już Felsan panikuje. Z powodu dużego cringe'u i stulej sytuacji, prawda? Aha, okej. Okay. To było zrobione dla wszystkich, a nie tylko dla ciebie, głupku. Ale sam co to odpierdalasz, wracaj do domu i oglądaj anime lepiej, bo się kompromitujesz tutaj. Trzeba się może oświadczyć, no to potem oświadcz się i puśćcie sobie powtórkę z tego, nie? To jej w ogóle zaimponujesz. Okej. Okay. Yori wraca. O, nauczyciele nam dają pozwolenie na takie rzeczy? Już zagaduję. To w sumie może nie jesteśmy tacy brzydcy, tak? Jak na stulejarze.
że tutaj ładnie wyszła z inicjatywą i fajnie zagadała, czy taki dobry kubek herbaty nie polepsza, nie sprawia lepszego czytania książki. O Boże! Juri stara się mi zaimponować, to w sumie aż mi to zaimponowało. I w ogóle bardzo pewna siebie jest ta Monika, trochę zawstydziła tym Juri pewnie. Teraz Juri się zawstydzi, prawda? O, that's not... Tysz! Co tu się odpierdala? No i wielkie dzięki, Monika, to zawsze spierdolisz wszystko. To jest głupia atencjuszka, że nie lubię. Zamiast mojej porady do Rainbow Six daje mi porady, jak rozmawiać z kobietami, nie wyjść na zły rola. Bieraj Monikę, ładne czoło. Ale to jest głupia atencjuszka. Ja już wolę taką Juri, co wychodzi sama z inicjatywą, mimo że jest nieśmiała, prawda? I zagaduje tak w fajny sposób, nie? Niż taką Monikę atencjuszkę, tu, ona tutaj, coś rula, coś tu się dzieje. Nie podoba mi się to. No właśnie, lepiej nie mówmy tego, na czego tu przyszliśmy i że przyszliśmy tutaj z powodu, prawda, naszej tutaj przyjaciółki. Lepiej byłoby tego nie mówić, nie? Patryk, dostałem 6 koszy pod rząd, więc wiem, jak nie umieć żonać z kobietami. No widzisz, a dzięki tej grze się nauczysz, prawda? Bo masz tutaj kilka naraz, więc trudno się nie nauczyć, szczerze mówiąc. Tak między nami kasztanami. Boże. Nie, nie mogę tutaj wytrzymać. Ona mówi, że postarają się sprawić, żebym się czuł jak w domu. Ona wie, że jestem strasznym stulejarzem. Potężnym stulejarzem. Który czuje się tylko dobrze w swoim domu, oglądając anime, grając w gry. No, znaczy, ona widać, że jest taką typową gościarą, która wszystko ogarnia, nie? Ze wszystkich, więc jako lider klubu jakiegoś śmiesznego literatury pięknie się tutaj sprawdzi. Monikę bierz. Powiem ci, że nie podoba mi się ta Monika. Wszystkie mają wstążki. Więc wiesz, dobry argument. Boże, tutaj są takie loszki i nie ma żadnego jeszcze członka, żaden tutaj nie przyszedł. Przecież tu powinni się zbić stulejarze, tam powinni stać tu i patrzeć sobie wszyscy naraz, nie? Takich 20 łbów powinno wystawać, jak tutaj obserwują te koleżanki. Tak bym to widział. No dokładnie, ciężko przekonać kogoś, żeby dołączył do takiego klubu, który jest klubem od literatury, nie? No co, oni będą sobie Dymowskiego czytać? W sumie ja bym poczytał. No, czasami to działa, Patryk, nie? Albo że będzie miał ładne dziecko, mogłeś pewnie powiedzieć, że będziesz miał ładne dziecko kiedyś. Pierwsze co mi powiedziałeś, tak było, na pewno. Boże, dużo bohaterów tutaj się zebrało.
czy nie chce literatury, poczytać w domu, a potem może pograć w Total War. Znaczy, to jest jakiś pomysł, zobaczymy, czy będą jakieś wybory tutaj, myślę, że tak. Alsan? Co lubisz czytać? Dymowski, Mein Kampf. Nie wiem, czy cię to zainteresuje, ale w sumie przy filiżance gorącej herbaty. Krzyżacy. Nie, powiedział manga, ale cringe. Nie mogę. Cringe'owało mnie teraz mocno z tą mangą. To wiecie, są takie japońskie komiksy, jakby ktoś nie wiedział, bo możecie się nie orientować w tych tematach, prawda? Właśnie, no... Potem żółwik przyjął inną formę. Okej, chcę coś powiedzieć, ale się zamyka. Nie chcę zhejtować, ale z drugiej strony nie chcę, bo... Nie wiem, nie, w sumie nie wiem, nie rozczytałem jeszcze, może później. No ciekawie się robi, no. Ciekawie. No daj, Juri, co lubisz czytać? Okej, nowele. No, pff, typowa, nie? Które są głębokie. O, i lubi też czytać jakieś książki fantastyczne, tak? Fantazy. No to jest akurat spoko motyw według mnie. Bo te nowele to takie nowele typowe, tak? Jakieś obyczajowe, romantyczne. Natomiast książki fantazy, tym bardziej dla chłopaków, na pewno jest to bardziej interesujące. Kiedy skończy się te kółko literatury? Myślę, że niedługo, bo długo już tu jesteśmy. Długo, długo. Lubi dużo rzeczy, tak? Okej, staram się zaimponować. Czuję, w sumie piszę jak taki typowy koleś, który chce zaimponować lożce na Tinderze na przykład, że interesuje się takimi rzeczami, tutaj ambitnymi, psychologicznymi, filozoficznymi. Jestem zajebisty i inteligentny i błyskotliwy. Właśnie, żeby tak stara się zaimponować, nie? Widać od razu, co tutaj jest grane, prawda? Ja widzę, ja na przykład widzę. Mam 17 cm. Dobrze. Ile sobie dodałeś? Nie no, spoko, to jest normalne. O Boże, ostatnio czyta dużo horrorów. O, ale strasznie. O, raz przeczytałem książkę horrorową, tak? To zajebiście. A, okej, okay. Rozumiem. Czyli próbujemy się złapać minimalnie za jakiś temat, żeby pociągnąć jakiś temat, żeby mieć coś ciekawego do powiedzenia, bo taki koleś może nie mieć dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, prawda? Więc no próbujemy się czegoś złapać desperacko. Ale jak myślisz, chodzę ze swoją dziewczyną 4 lata, to mogę się tak z dupy oświadczyć? Ja pierdolę, człowieku, ty mnie musiałeś trollować z tym dzieckiem, jak ty mi takie rzeczy zadajesz. Ja bym wjechał za granicę. Znaczy nie, moim zdaniem może to patry trollowali z tym dzieckiem, no bo jak nie trollowałeś, no to w sumie jak już tam nie pykło i tam zrobiliście, no to oświadczanie już nie będzie jakimś wielkim zdziwieniem. I hate horror, dobra. Czyli widać, że ją ciągnęło też, żeby coś powiedzieć, żeby coś wtrącić, żeby mieć coś ciekawego do powiedzenia. No i wreszcie się wtrąciła, tak? Dlaczego nie lubi? Po prostu nie lubi się bać. Ja w sumie też. Ja też nie lubię oglądać horrorów, bo się boję bać się właśnie. Nie lubię horrorów, no. Bo na co to komu? A komu to potrzebne? A dlaczego?
O, dokładnie. No, no, no. Mazę dobrze radzi z tym pierścionkiem. Nie mów tego głośno. Boże, zostawiła papiery. Po co tutaj zostawiasz takie rzeczy, co? Nie jestem słodka. Boże, ona pisała sobie wierszyk i ta przewodnicząca go zajebała, tak? I teraz wszystkim o tym powiedziała i teraz jeszcze bardziej czuję się zawstydzona przez pana Suki. Nie no, ona jest inteligentna dosyć, widzę. No, by się podzieliła, kurczę, a nie tutaj zgrywa jakąś niewiadymkę. A czy ja rozumiem, że nie udostępnia swoich tutaj twórczości, tak? No bo jeszcze nie są na jakimś dobrym poziomie i się wstydzi, nie? Że skrytykują. No nie wiem, Patryk, spytaj się rodziców może. O radę na przykład, bo są, wiesz, bardziej doświadczeni czy coś, to będą mieli bardziej doradzić niż na przykład jakieś randomy z internetu, nie? Że jaka herezja, człowieku, no. Ja myślałem, że takie 15-latki jak ty ciągle takie rzeczy oglądają. Dobra, czekajcie, ja będę za minutę dosłownie. Dobra, jestem. No gdzie ta Matesa mam wejść, tu jest poważna nowela, no poważna historia, poważna gra i ma w tle słyszeć jakieś pi 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 pi. Matesie, no nie. Tak nie wypada, my friend. Widzę, że tą Yuri bardzo łatwo jest zawstydzić, ale to też przez to, że ta Monika jest bardzo odważna, pewna siebie. Ja bym też chciał przeczytać jakieś wiersze tutaj, tych dziewczyn, jak Sayori. My z Sayori się bardzo dobrze dogadujemy od dzieciństwa. Ale o co chodzi? A Boże, ty to Mazę pisałeś. Przeczytałem Mazę jako morze. Nie, nie, to jest ambitniejsze niż Pornhub, moim zdaniem. Poza tym ja mówię, nie wiem, czy to raczej nie jest coś z tego, nie? Co wy tutaj mówicie za przykres rzeczy. Boże, Monika ma pomysł? Wszyscy są zainteresowani teraz? O Boże, Boże, jaki świetny pomysł. Wszyscy pójdźmy do domu i napiszmy, każdy niech napisze swój wiersz. Oczywiście ja zamiast tego będę grał w gry i oglądał anime. Boże, co to kurwa za gra? No, to jest gra przyszłości.
trzeba się postarać wejść na Pornhuba, to nie wyczyn. Dokładnie. Możesz, wystarczy tylko wpisać to sobie, a tutaj masz ambitną historię. Poznajesz profile psychologiczne tych dziewczyn. Potem podejmujesz decyzję, przynajmniej mam taką nadzieję. I tutaj, w tej grze, mówię, nie spoilerowałem sobie, żeby nie psuć zabawy, ale tutaj mi się wydaje, że czeka coś grubego na nas. I będzie mindfuckowo, czuję. To tak się wydaje, tylko że to nene, jakieś klasa, coś. Co to jest? Ale mówię wam, to będzie dobre. To będzie dobry content, a jak ktoś odpada już, to jest bardzo słaby po prostu. Bardzo słabym człowiekiem jest. Najlepsza. No zróbmy to, no mi się to podoba. Falsan? Ja się zgadzam, no! Nie. Poczekajcie. Jest nadal jeden problem. Jaki? Nani? Otóż jestem stulejarzem. O właśnie, nigdy nie powiedziałem, że dołączę do klubu, bo tak naprawdę nie chcę dołączyć do klubu literatury. O Boże, będą teraz smutne. No nie, tutaj zawiedziona. No nie. A to co się cieszy, kurwa. O Boże. Na cuki wkurzona, wszystkie smutne. Jeszcze zgubiłem pociąg, ja pierdolę, już tylko się zabić. Ale... Nie, nie zdążyłem na pociąg. Falsan, czemu nie zdążyłeś? You all are pretty nice girls, like from anime. Jestem bezbronny pośród tych dziewczyn. Co ja mam teraz zrobić? Może mnie przenocują? O Boże, ej, jestem bardzo taktyczny. Pomyślał Falsan, że... Co to jest za problem? Napiszę sobie wiersze i będę mógł spędzać tutaj czas z pięknymi czterema dziewczynami, więc... Moim zdaniem to jest piękna sprawa. Naprawdę. Zaczyna się od wierszyków, a kończy się wiadomo na czym. Na dziecku. Tak skończył Patryk właśnie. Okej, okay. Czyli dołączamy do klubu literatury. One tam, wiesz, przyniosą jakieś tam nowele czy coś, jakieś wierszyki. A ja tutaj, Mein Kampf, Adolf Hitler, historia powstania nazizmu, czytamy wszyscy razem. A tutaj, wiecie, to byłoby fajne, jakbym mógł wybrać, ale no, niestety ta gra chyba nie jest na tyle rozbudowana. O, dziewczyny tutaj odzyskały nadzieję i Sayori jest szczęśliwa, zajebiście. Yuri tutaj ulżyło, przestraszyła się na chwilę, ale jej ulżyło. Natsuki już wkurwiona troszkę, mówi, że jakbym tylko przyszedł po jebane ciasteczka, to by się wkurzyła. I tak jest wkurzona. Okej, okay, oficjalnie jestem w klubie literatury, zajebiście. Jestem jedynym chłopakiem aktualnie. Hentai. Ja nie wiem, czy to będzie hentai. Monika, faworytka Mazę. Moja faworytka jest Yuri akurat. Jakoś tak wyszło. Dziennik Hitlera. No, dziennik Hitlera. Okej, okay, everyone. Okej, okay, czyli co, zakończamy ten dzień tutaj w klasie? Okej, okay, musimy napisać wierszyk, tylko... Ja będę oglądał anime, jak mam napisać wierszyk wtedy? O Boże, Boże, żebym tutaj tak ekspresyjnie się zachował, żebym tak się rozpisał na tym wierszyku, żeby tam było każde słowo pięknie dopasowane, napisane, zarymowane. Nie wiem, czy to się uda, bo za dużo anime jednak wchodzi do mózgu. A, przekonamy się, czy te lożki tutaj będą robiły mi problemy. Ojoj, czy chcę pójść razem do domu? No tak, no mieszkamy obok siebie, więc... Okej, okay. Nigdy nie wracaliśmy do klubu, nigdy nie wracaliśmy za bardzo do domu, bo ona zostawała często po lekcjach w tych śmiesznych klubach. Natomiast teraz wrócimy razem i Sayori jest bardzo szczęśliwa z tego powodu. Ja też jestem szczęśliwy, Boże, znowu jestem. Myślałem, że będzie teraz inny obrazek.
Właśnie Mazę. No, w sumie masz rację, ja bym napisał to chętnie. Hitler nie wiedział, a Boże, to byłoby piękne, nie? One tam tutaj stuleją sobie, tam coś napisały o miłości czy coś, a tutaj... Dlaczego Hitler nie wiedział o Holokauście? Cztery dowody, nie? I wszystkie pięknie zarymowane. Ja bym chciał Dymowskiego zacytować, na przykład, że miłość dwóch gejów jest najbardziej męska. Okej, okay. Będę bardzo szczęśliwy móc spędzać z tymi dziewczynami czas, prawda? Taka okazja, kurwa, dla takiego stulejarza się nie zdarza zbyt często, który ogląda anime, gra w gierki, więc... Musimy dzisiaj wieczorem napisać ten wierszyk i im zaimponować. O Boże! O może! Musimy wybrać jakieś słowa, które mogą się im spodobać. Czyli co? Hitler, Holokaust, ecchi. Dobra. Shopping, beauty, sadness, silly, imagination. Taki situation. Serduszko. Nie, to jest piękne stulejowe. Sadness podoba się pewnie Yuri. Może to jest tak, że jak widzi jakiś wiersz, to... różne wiersze mogą różnie przypaść poszczególnym tutaj bohaterkom tej gry, prawda? Ja 50 minut już stuleję w to? Dopiero co rozpocząłem w sumie. Bardzo szybko leci czas. Przy tej pięknej gierce papież płakał, jak to oglądał. Czuję się jak u siebie. Cieszę się, że tu jesteśmy, chłopaki. No, dobra atmosfera to najważniejsze. Więc tak. Ja bym dał serce jednak. Otwórzmy serce tym lożkom. I co, mam dać, kurwa, randomowe słowa, czy co? Nadzieja na wyjście z tulei. O Boże. Śmierć. Hop. Rajbo. Tutaj Majro, Rajbo wejdzie elegancko, no pewnie. Passion. Czyli, żeby pasjonująco grać w Rajboa. Dzieciństwo, romans, Doki Doki, ciepełko, disaster, o tak, tak, stulejarz disaster zawsze wybiera, depresję, potem kawaii i destiny, przeznaczenie. Zaraz, a pierdolę, to jest piękne, no, przeznaczenie nasze wspólne. Co to jest kolejnego? O, elektryczni! Co to jest ciekawego? Empty, tak. Żeby zaznaczyć, że ludzie w tych czasach są bardzo puści w środku. Dokładnie. To tutaj precious, my precious. Dobrze, tutaj my precious zrobimy, że nasz skarb kochany. Pleasure, przyjemność, excitement, whisper shept do łóżka, tak? Jeszcze jak. Nie będę tego czytał. Nie mogę, tak nie wypada chyba. Bo jeszcze zbanują za bycie dobrym człowiekiem i co wtedy? Czekolada. Desire. What's your desire? Co jest twoim największym pragnieniem? Co to jeszcze mamy? Lipstick, co? Adventure, flea, hoe, nadzieja. O Boże, co się stało? Ktoś mnie zasubował. Muszę to zobaczyć. Guniek, witam serdecznie pana kochanego, dzięki za suba. Tak jak pan Jezus powiedział, bądź błogosławiony swoim uczniom. I tak się żyje w tej Polsce, pomału do przodu, prawda? Czas ci się kończy. Gdzie? Wystraszyłem się. Broken. Comfort. Shame. O, mleczko, zawsze spoko mleczko. I cukierek. O Boże, i kolejne słowo, to musi być ważniejsze. Kitty! To było dobre słowo, mi się wydaje. Dobrze zainwestowane. A jak Enfalsan? O Boże, napisałem wierszek, zaraz ci pokażę. Nie, Boże, jaki cringe, ja pierdolę. Cieszę się, że nie spierdoliłem, jak pieprzona spierdolinka i że się pojawiłem. Ona myślała, że się już nawet nie pojawia, bo jestem tak stulejowy. To jest takie cringe, że zaraz nie wytrzymię tutaj.
Tak, poz lokomoty. Monika jest tak, Monika jest moja i Kacpra. Nie martw się, nie jest już takim stulejarzem. To może być dziwne. Boże, ale trzymam. Ja pierdzielę, no czemu ja mówię takie rzeczy? To jest tak rakowe. Dzięki za spełnienie obietnicy. No kurde, no bez przesady, miałem tylko napisać głupi wiersz i tam wybierałem losowe słowa, ale pamiętam te słowo Rainbow, oczywiście, szkoda, że nie było Six jeszcze. I one tutaj są szczęśliwe, że ja przyszedłem, czyli muszę mieć branie po prostu. Te anime i oglądanie anime i granie w gry jednak się opłaciło. Pamiętajcie, to się opłaca. Boże, już Natsuki się denerwuje, tak? Jeśli nie wejdziesz na poważnie, to się może źle skończyć, nie chcemy cię tu widzieć. Boże, nie! Boże, czemu ona wszystkich zawstydza, ta Monika? Boże, to ja się boję reakcji Natsuki teraz. Powiedziała, że masz dużą gębę jak na kogoś, co trzyma, kurwa, kolekcję mangi w swoim, klubie. Nani?! Mazę, no, możesz mieć rację, zobaczymy. Lubi Rainbow. Monika lubi Rainbow. No, no coś tutaj będzie. Ja nie mogę powiedzieć co, tak? To jest wielka tajemnica, ale coś będzie na 100%. Manka jest literatury! Ja się zgadzam z tym! Dokładnie, Sayori. Proszę. Polepszaj wizerunek mój w ich oczach. Proszę cię, bo jest ciężko. Jest po prostu kurwa ciężko. O Boże, ja przychodzę do niej do pokoju i je sprzątam? Ja pierdolę. W sumie to jest grube już. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, to prawda. Teraz nie wiem. Yuri pewnie nie ma za dużo znajomych. Jest zazdrosna, że się przyjaźnimy. Tak długo, prawda? Sayori. Cicho bądź. Ej, co wy tam piszecie? W ogóle wiecie, to znaczy nani? Co? To jest takie zdziwienie. No, nani? Omaewa Shinderu. Noni? To znajdujemy, co to jest. Suk. Natsuki, tak? Będzie spamować memami? No to kurde. To wtedy... Kurczę, dobra kandydatka w sumie, no. Ajajaj. O Boże, zaczynam się rozgadywać, widzę. Zaczynam być poważny, nie stulejowy. Czy ja się przerodzę w tego samca alfę na końcu? Ja mam osobiście nadzieję. Na razie jedynym wyborem to było wybieranie głupich słówek w głupim wierszyku. Nie? Ja mogłem w tym czasie oglądać anime, prawda? Okej, okay. Czyli Yuri nam da tutaj jakąś książeczkę pożyczy. O dobrze, że jest krótka. Zbyt dużo, kurczę, nie stracę na nim czasu. Tym bardziej, że to może być jakaś nowela śmieszna. O Boże, Boże! Yuri chciałaby podyskutować na temat tej książki później. To już się robi bardzo grube. Nie wiem, czy jestem gotowy mentalnie, żeby dalej w to grać. Do której stream? Nie wiem. Szybko leci czas przy tej gierce, ale no jest ambitna i wybitna, nie? No, ja nie przeczytam, poczynię piwo, przeczytam. Okej, okay, entuzjastycznie podnieśliśmy tą książkę i sobie wzięliśmy. Jura dotknęła z ulgą. Okej, okay, chętnie usłyszy tak, co jakie mamy tutaj zdanie na temat tej książki. Ja chętnie też bym ją przeczytał, tak szczerze mówiąc.
Tak szczerze mówiąc, nie? Okej, okay, sobie w rogu klasy. W teorii Monika coś tam pierdolą za głupoty. Juri zanurzyła się w książce, to teraz gdzie jest Natsuki? Gdzie w tym wszystkim jest Natsuki? O Boże, czyli tak, czytałem książkę, sobie tak przysnąłem i teraz słyszę rozmawiać ze Sferią Moniką, to już być ciekawe. Okej, okay, będzie trzeba rywalizować z innymi klubami, tak? Dobrze zrozumiałem? Nie poddajemy się. Będzie jakiś festiwal, w którym możemy się pokazać od lepszej strony, tak? No to dobrze, tak jak pan Jezus powiedział. No ja bym chciał ten wierszyk, albo książkę, cokolwiek. Cokolwiek. No właśnie, na spokojnie to trzeba ogarnąć, ten festiwal. Tutaj nie może być takiego śmieszkowania, to trzeba taktycznie do tego podejść. Wojna frakcji. No to będzie rywalizacja o wpływy w ogóle. To są takie mafie w japońskim liceum, rywalizujące ze sobą właśnie o wpływy, prawda? No my startujemy w klubie literatury. Mam nadzieję, że będziemy mieli potężne wpływy. No Sayori, bierze to na poważnie. Widać, że lubi konkurencję. Bo znowu cupcakes, good thinkings. Ja nie wiem, dla mnie te babeczki to można się pożygać, nie? Okej, Natsuki lub kocha to robić, ale nawet przesady, może jakiś keps, jakiś kebabik można by zrobić na przykład, a nie ciągle jakieś tam babeczki śmieszne, prawda, w kształcie kotków czy czegoś tam jeszcze. Mimo że Natsuki robi najlepsze babeczki, ale no ile można, prawda, to nawet najlepsze jedzenie może zbrzydzić się po jakimś czasie. Yakuza nadchodzi, no zobaczymy, czy będzie Yakuza. Może na końcu po prostu być jakiś sojusz z Yakuzą, na przykład o wpływy. No ja nie wiem jak to będzie wyglądać. Jednak... O, no kurde... Kebab byłby idealny na ten moment. Ja będę za minutę, muszę się udać jeszcze szybko do toalety.
Dobra, jestem. Co? Mówicie, że takie rzeczy robiłem? Jest możliwe. Nie powiem, że nie. Boże, zabijak. Co ty tu piszesz? Co to za content potężny tutaj stworzysz, prawda? A widzicie dobrze ten czat, prawda? Okej, uśmiechnąłem się praktycznie. Szybka dwójka, boże. Tak, taka szybka, taktyczna, wytrenowana już, nie? O Boże, jaki zoom! Wow! Przestraszyłem się. Opatrzyłem moje ślepka i ujrzałem przybliżoną, zoomowaną twarz Sayori. Ja sam się wystraszyłem. Zabijak odkrył Quake'a. Brawo, gratulujemy panu. Dobrze, dobrze. Dobrze, że czacza dobrze widać. To mnie cieszy, naprawdę. Fajnie, jakby jeszcze na przykład ktoś subnął, to byśmy zobaczyli Dormer w pełnej klasie, ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego, prawda? Boże, Boże, ona jest za blisko, ja się czuję niezręcznie. Dobra, przeprosiła, więc spoko. Tak naprawdę to nie przepraszam jednak. Ona się trzeba jeszcze raz zbliżyć. Your fault for sleeping like that. No, kurde, no spałem jak normalny człowiek cywilizowany, prawda? Papieżu. Panie Boże. Co ta Sayori w ogóle? Co z niej za papież, no? Chodź. Sayori, wrócimy razem do domu. O Boże! Ej, no, ma tutaj rację, prawda, że przez to, że jestem w tym pieprzonym klubie i czytamy razem Dymowskiego i Mein Kampfa, to mam jej czasu na jebane anime i nie mogę się dokształcać jako człowiek. I rozwijać, prawda? Dlaczego Natalii Dormer masz na gifie? Bo ją bardzo lubię. Przyjaźnimy się od w sumie dziecka. Sympatyczna dziewczyna. A Sayori dosyć zabawna jest w sumie. Moim zdaniem w tym rankingu tu jest dosyć wysoko, tylko nie wiem jeszcze na którym miejscu. To trzeba ogarnąć. No zobaczymy, Kasper, zobaczymy. Poczekaj tylko, jak tutaj potężny content wkroczy, to zobaczymy, czy takie marzenia. Będzie, Patryk, czy będzie? No nie wiem, znaczy może będzie dziecko. Ale to trzeba się przekonać na własne oczy. No właśnie, ona zawsze zasypia codziennie i praktycznie musimy zawsze czekać na nią. Ona się kłóci, że nie codziennie, ale mnie to nie przekonało, prawda? No właśnie, ile razy niby zdążyłaś na czas, dziewczyno? To jest sekret. Nie, moim zdaniem Sayori jest dosyć wysoko w moim rankingu. Ale ja czekam na ten potężny content, który myśli, że się pojawi. I mam nadzieję, że wy też czekacie, bo ten content będzie potężny. Co się dzieje? Czy sekret jej stary, a pewnie... Zajebiste. Sekrecik, nie? A tutaj ojciec Adolf Hitler, siemanko. To są szatanicki, mówię wam. No zobaczymy. Ja nie jestem niczego pewien jeszcze. Jeśli chodzi o tutaj, tu się od Janie Pawła. No ale nie obrażaj jej Falsan, znaczy ja nie chcę jej obrażać, bo ona jest sympatyczna naprawdę i nie ma co jej wypominać spóźnień, ani jakichś włosów nie źle uczesanej czy coś, bo... No i co, tutaj się podburza nasza koleżanka, ja nie chcę, żeby tak było, prawda? Wierzę, będziesz miał teścia niespodziankę. Boże, taki teściu to skarb.
Taki teściu to skarb, panowie, a nie. Boże, czemu ja mam tak zawstydzony? Czemu nie masz jeszcze chłopaka? To było mega złośliwe. Właśnie, czemu jeszcze nie masz? O Boże! Wyłączam streama. Blokujemy content, jest za poważnie. Jak to kurwa się włącza? Jak to się włącza? Nie, dobra, idziemy dalej. Ban na YouTubie! Ban na YouTubie! No Boże, co tu się dzieje? Ja poprawiam jej wstążkę, tak? Ona miała źle ją ułożoną. Więc tutaj nie ma żadnych dziwnej sytuacji. Po prostu koleżance pomagam zawiązać poprawnie wstążkę. Janusz, ratuj mnie z opresji. No, czuję się trochę głupio, ale serio mi uspokaja, prawda? Cieszy ją, że jesteśmy tak blisko na tyle, że mogę jej poprawić tą wstążkę. Więc to się ceni w tych relacjach tutaj przyjacielskich, prawda? Natomiast nie wiem, co będzie dalej. Moim zdaniem Sayori jest dosyć wysoko w rankingu. Można jej ufać, sympatyczna i w ogóle. Dziewczynę... Znaczy, w sumie w tym ujęciu nie do końca dotyka. Jest zbliżony, prawda? Ale w sumie dotyka wstążki. Ale w sumie wstążka dotyka ją, więc... Jest jakiś kontakt minimalny, prawda? Jakiś stolejarski kontakt jest. Be careful, Boże. O Boże! Guziczek może się rozpiąć, chyba chodzi o ten. To może być bardzo... bardzo stresujące dla niej i dla mnie tym bardziej. Dla mnie to kurde, 5 razy bardziej. Może by tylko ten guzik nie pękł, ten... Ja wytrzymuję. Znaczy ja bym, znaczy w sumie gdyby ją teraz zaatakował, to myślę, żeby się udało na luzie. Ale... Dlaczego się tak uśmiechasz, co kurwa? Boże, nie. Cringe attack again. Moje cycki stały się większe ponownie. Ciekawe, czy ze względu na to, że zawiązuję wstążkę, czy po prostu no, troszkę jej doszło latek, prawda? Maze może się skończyć, ja nie wiem. Natomiast tutaj jest już grubo. Teraz tę sukę wbiję. Więc nie mów tego tak głośno. Sorry, tak się właśnie śmiała. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że papież nie wejdzie na streama mojego, bo może mnie zbanować. Wyglądasz o wiele lepiej teraz, ci poprawiłem wstążkę, prawda? Ciasno jest, co? Boże, teraz ma za ciasno tutaj. No, w sumie... Ale ma poprawione ładnie. Jest zajebiście. No i jest o wiele lepiej, prawda? Poprawnie zawiązana wstążka dodaje pewności siebie. Zajebisty patent. Znaczy jakby w takim zbliżeniu weszła osoba trzecia, mogłoby być to dwuznaczne, aczkolwiek nie do końca. Zależy. Okej, Sayori... Nam się tutaj zwierza, prawda, że potrafimy się nią zająć lepiej niż ktokolwiek inny. Może też nie ma jakichś dobrych relacji z rodzicami, ani tym podobne. Po prostu jesteśmy bliską osobą dla niej i powiedzmy, znalezienie dziewczyny może ją zabić nawet. Bardziej w takiej grze. Czyżby friendzone. Moim zdaniem to nie będzie friendzone, aczkolwiek według mnie to zależy od nas. Od nas. Okazuje się, że ma... Penis. No to się zdarza, prawda? To jest na fakcie, nie? Więc... Właśnie, Sayori nas zawstydza strasznie. A czy mnie by to nie zawstydziło? Ja bym po prostu powiedział, to chodź mała oglądać anime, a nie tutaj jakieś dziwne rzeczy się od niej powlają właśnie.
Jeśli ojciec jest Hitler, to ja od razu ją daję na pierwszym miejscu, bo ciekawie byłoby mieć takiego teścia, prawda? Przychodzisz tam na obiad rodzinny w niedzielę, a on żyje on to Hitler! Byłoby ciekawy. Od razu bym łapa sztywniała zawsze na obiedzie Hitlerowi, nie? No bo mnie zawstydza Sayori, no. Nie możesz mi tak kobieto zawstydzać, bo zaraz ucieknę do świata animu. Okej, Monika się wjebała, czyli już nie będzie intymnych momentów z naszą przyjaciółką. Matka Stalin. No, to byłoby ciekawe rozwiązanie. Naprawdę. No, myślę, że to byłoby ciekawe dla wszystkich. Nie wiem, przekonamy się, jaki ma sekret. Boże. Boże, będziemy czytać te wiersze teraz? Nie mogą się doczekać, tak? Czuję teraz presję straszną. No, Monika. Nie załamuj mnie, pamiętałem, żeby napisać ten wiersz i kurwa napisałem, nawet na Rainbow Six tam napisałem wierszu, tak? Bo tak mnie zaimponowała ta gra. Więc proszę mi tutaj nie szkalować mojego dobrego imienia. Zabija kranie pomysł. No no, Mazo to opatentował, nie? Okej, my tutaj się zawstydzamy, bo nigdy nie czytaliśmy żadnego giełskiego wiersza, więc... Może być trochę wstydliwie, natomiast Monika nas uspokaja, że proszę się uspokoić. Sayori może czekać. Entuzjastycznie podchodzą tak do tych wierszy i czekają, aż przeczytamy, żeby nas zaszkalować pewnie. Jakimi jesteśmy frajerami, prawda? Ja czuję to, że tak będzie. Ej, Kasper mówi, że ona wcześniej mówiła, że woli mieć bieliznę, żeby za szybko w łóżku nie wylądować. Pominąłeś to? Zabija kradnie Hitlera, taka prawda. Natsuki, dobrze. Dobrze, dobrze, wyciągamy teraz. O Boże, Boże! Komu pierwszemu powinienem pokazać mój wiersz? To jest piękny wybór, bardzo ważny w tej grze. Te wybory są ważniejsze niż wybory w Mass Effectie, moim zdaniem. Jest 100 razy ambitniejsza niż Mass Effect. Przykro mi to mówić, bo Mass Effect jest w moim top 3. Ale ta gra, widać, jest 100 razy ambitniejsza, prawda? Więc Mazek krzyczy Monika, czy ktoś da więcej? Czy ktoś da więcej? Monika po raz pierwszy. Monika po raz drugi. No bez jaj, kurwa. Wylecicie na taką atencjuszkę zwykłą. Czemu wylecicie na taką zwykłą atencjuszkę, co? No właśnie, o, nikt. I teraz mi kolego zaimponowałeś, fuj. Naprawdę. Szanuję cię jak pojebon. Monika, kurwa, chuj. No kurde. Ja szanuję teraz nikta, nie? Bo ja właśnie też jestem za Yuri ogólnie. Aczkolwiek jestem też za tą przyjaciółką z dzieciństwa. No, przykra sprawa, nie? Ale ja muszę kierować się moim sercem, panowie. To nie znaczy oczywiście, że to jest koniec motywu z Moniką, prawda? Bo to jest pewnie dopiero jebany początek. Sayonara. Dlatego pokazujemy to Yuri, bo jest najbardziej pewnie ciekawa, mimo że boi się tego okazać, bo jest dziewczyną wstydliwą, nieśmiałą, prawda? Natomiast pewnie ją tam już ciśnie w środku, żeby zobaczyć ten piękny wiersz z Rainbow Sixem, dlatego plus 3 dla mamy. No właśnie, Yuri jest najpewniej najbardziej doświadczona w tej kwestii, dlatego pokazanie jej może być nawet posunięciem taktycznym. Bejtowałem jak Sayori. Znaczy ja mi się wydaje, że jeszcze przekabacę tą Sayori. Spokojnie. 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 Spokojnie, spokojnie. To nie jest koniec, kurwa, no. Będzie więcej wyborów, nie? Nie ma co panikować, to jest piękne anime.
Możemy jej zaufać tej kwestii. Yuri milczy, jest przygotowana psychicznie na to. Wyrucha je wszyscy zadowoleni. No, właśnie, ja nie chciałem wam mówić, nie, tego, ale taki jest patent. Taki jest zamiar. Yuri zaczyna tak z tym wierszem pięknym. Okej, no i co? Co powiesz, tak? Skończyłaś. Och, sorry! Zapomniała mówić. No, to się zdarza dosyć często, prawda? Że na przykład stoicie i czasami zapomni wam się coś mówić. Słuchajcie. Cześć, Ala Fijewska. Ja powiem tak. To się tak zdarza, że sobie siedzicie, no, albo stoicie, tak, rozmawiacie z kimś, on daje wam coś, pokazuje wam coś, daje do przeczytania, do przesłuchania i potem stoicie i zapomnicie mówić, nie? No, to mi się wydaje, że to się zdarza każdemu codziennie. Nie no, tutaj każdy może czuć się swobodnie, więc spoko. Nie badujcie czasami ale, prawda? Dobrze, Yuri. Powiedz mi, jak ci się spodobał ten mój wiersz, który nie był zbyt ambitny, aczkolwiek dużo spędziłem cennego mojego czasu wieczorem, żeby go napisać i poświęciłem mój czas, który bym przeznaczył na gierki śmieszne i anime, żeby go napisać, więc mam nadzieję, że ci się to spodoba, jak nie to zmieniamy front. Boże, nie podoba jej się, ja już to widzę. Okay, nie, ona to zhejtuje, ja nie mogę na to patrzeć, szczerze mówiąc. A nie wiem, czy ja to wytrzymam psychicznie w ogóle. Jak ona to zhejtuje, to ja wychodzę chyba, nie? Z tego streama. No Boże, nie! No jest hejt już od razu, nie? No w ogóle obrazi matkę jeszcze, Yuri. O Boże, Kacper Fapi przyjmie na TS-ie. No ja nie wiem, czy do tego Mieszko założył tego TeamSpeaka, ale no dobra, każdy ma swoje potrzeby, prawda? Ja w tym wieku jego tym bardziej to praktykowałem, bo to jest normalna rzecz, więc po prostu za mało ma WDŻ-tu w gimnazjum, moim zdaniem. Ale to jest normalna rzecz, dlatego nie ma co hejtować. Powinieneś mu właśnie pomagać w tym, a zadopingować go na tym TeamSpeaku i kibicować. Yuri, ty! Znaczy spokojnie, jeszcze nic nie powiedziała. Okej, okay. Upewnia się, tak? No i co? Obraź mnie, no. Nie, no! Nie jest takie złe, no Boże, nie ściemniaj mi teraz, żeby mi się przypodobać, że to jest dobry wiersz, bo on jest gówniany. Sam wiem, bo go pisałem. Mieszko poszedł, to dobrze. Kto co lubi. Yuri się zawstydziła, prawda? Tylko, że ja nie wierzę jej, że ten wiersz jest dobry, bo on był strasznie gówniany. Sam go pisałem, więc wiem, mogę potwierdzić. To była żenada totalna. O Boże. No powiedz to. Boże, ona jest naprawdę specjalistką w tej dziedzinie. Dobrze zrobiłem, że dałem to Yuri. Bo się kurczę na tym zna, prawda? Czyta dużo tych śmiesznych nowel. Angażuje się mocno w tym temacie, w tej dziedzinie, więc to był dobry wybór. Nie tylko w kwestii, czy ona mi się podoba, czy nie. Po prostu to był dobry wybór według mnie. I ładnie tutaj analizuje, prawda? Źle ci idzie. Skąd wiesz, że mi źle idzie, tak? Moim zdaniem idzie mi super. Przechodzę tą grę na najwyższym poziomie, więc... Ty powiedziała, że ten wiersz nie jest zły. Teraz go ładnie tutaj rozdrabnia i analizuje. Moim zdaniem profesjonalnie wyszło. Nie no, ja tak jak mówiłem wcześniej, ona już mi mega jak ekspert. Okej, no wiadomo, nie mogę się obwiniać za to, że nie wyszło profesjonalnie, prawda? Kurczę, ona mnie nawet... Ona mnie pociesza na swój sposób, prawda? Że są różne sposoby pisania tych wierszy, czyli na przykład jak na przykład napiszę go gównianie, to mogę powiedzieć, że to jest po prostu inny sposób pisania go.
Nie chcę ala rozebrać Yuri, ja chcę po prostu przejść tą grę. No. Poza tym, ja wiedziałem, że ona mi elegancko wyjaśni ten wiersz, jak go napisałem, przeanalizuje go, dlatego ona była moim celem tutaj, tak? Nie bądźmy tutaj zwierzętami, nie? Ole ją po Monikę idź. No i to są zwierzęta, nie? Wszyscy się interesują atencjuszką, tak? Bo jest atencjuszką, tak? Bo jest wysportowana, ładnie się uczy, jest ładna, ale nikt nie zwrócił uwagi na inne dziewczyny, nie? A ja od razu zwróciłem uwagę na Yuri i tą przyjaciółkę sąsiedztwa, bo one są sympatyczne, tak? Czy Yuri jest nieśmiała, ale jest inteligentna, a ta sąsiedztwa jest po prostu sympatyczna, prawda? Fal, kurwa, wszyscy wiemy, że kłamiesz coś. No i chuj. No i jeszcze czy na szkalowanko, tak? Już jest zniszczone moje dobre imię, tak? Nie, Boże, ja muszę się pojeść na piwo, nie wytrzymam. Dobra, zaraz będę jak coś. Proszę nie panikować. Dobra, jestem. Co przez moderatora? Chuj chodzi. Teraz KP zarzuca mi, że ja fapię na TS. No kurwa, czemu to usunąłeś? Ale przecież... Znaczy... 12 na 20 to jest tak średnio. Znaczy ja nie kierowałem się za bardzo, nie? Żeby jej się to spodobało w sumie. Kurde, ale nie usuwajcie wiadomości takich, nie? Jak Mazę tu napisał, bo to jest przykre w sumie. Okej, okay, mam nadzieję, że dostaniemy jeszcze jakieś porady, tak? Sensowne, no. No ja też mam taką nadzieję w sumie. Bo w sumie tylko Yuri wydaje się obeznana w tym temacie, bo Monika dołożyła ten klub po to, ten literatury w tym liceum japońskim, żeby po prostu móc konkurować, tak, z innymi klubami i żeby być przewodniczącą, tak? A tamta reszta to się też nie zna za bardzo. Ja no, słuchaj Mazek, jak jeszcze raz usuną ci wiadomość, to ja po prostu usuwam te moderatory i już, i tyle, bo to nie ma sensu. No bo to jest serio, takie szkalowanie jest bezsensowne, nie? Jakbym miał 10 lat, to może bym się obraził o taki tekst, ale tak to nie. Ja nie wiem, ja czekam na tą drugą stronę tej gry, nie, bo... O Boże, będę czytał teraz jej wiersz, tak? Uśmiecha się, donana. Dobrze. No właśnie, należymy do klubu literatury, więc powinniśmy czytać sobie wierszyki. Ja nic nie widzę w tej czcionce.
Nawet nie mogę zaznaczyć, że chcę to podkreślić i ja pierdzielę. Ona to zrobiła zbyt ambitnie. Czekaj. Szkalują, ale to nie ja. Ja wiem, Patryk, że nie ty, że Kacper. Druga strona, w sensie, jak w końcu będą tyłem do ciebie, a nie przodem. Jakbyś nad siebie był, to byś wiedział, co ho. Ale wy się tam musicie szkalować nawzajem, nie? Na tym się w sumie, aż jestem ciekaw tego. Tam szkalowanie musi mocno wchodzić. Wam, no, ogólnie to ten wiersz jest tak ambitny, że aż mi głupio, że go czytam w sumie. Się kurwa cieszę, że to nie jest po japońsku. Kurwa, dla mnie to tak jakby to było po japońsku, nie? Ja nie wiem, co mam tu powiedzieć. Bardzo piękny wiersz. Ambitny, jak moja stuleja. Boże, jak ona może powiedzieć, że mam złą rękę do pisania? No przecież to było piękne. To było tak ambitne. Ach. No, ale kurczę, ja bym to chciał wybrać w dialogu. Ja chciałbym powiedzieć, że sądzę, że kurczę, twoja ręka do pisania, znaczy ogólnie twój styl pisania jest bardzo piękny. Nie? Ja bym to chciał sam napisać, znaczy wybrać. Tylko ta gra mi sama wybiera, za mnie. Ja nie mam za bardzo co tutaj wybierać na razie. Znaczy, wybrałem komu pierwszemu pokazać ten wiersz, tak? Ten dziwny. Cześć, cygan. No, mazę, no tak, ale... Znaczy, nie możesz tak zlać, nie? Ten wiersz. Musisz go przeczytać, przeanalizować i wtedy... I wtedy, wiesz, na przykład... Powiedz jakieś ciekawostki, że o, tutaj ładnie napisałaś, bla, 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 na przykład, nie? Że, tak zwracać uwagę na to, co tutaj dostałeś. Ona ma dobrą rękę do czegoś innego. Ręka dobrze trzyma pióro. No, właśnie o to chodzi. Mi się wydaje, że to jest taki znak podprogowy, taki... Zdanie dwuznaczne, prawda? Mające większą głębię niż myślimy, niż się spodziewamy właśnie. To nie jest coś pierwszego, lepszego, tak? To jest, mówię, to jest ambitne. Ambitne. Bardziej niż Titanic na przykład. Nie wiem. Titanic. Taki film śmieszny. Znaczy słaby był dosyć. Kurwa mnie. Ale dość o Titanicu. No, ja bardzo lubię ten wiersz, naprawdę. Huhu. Co? Boże! Ten główny bohater tej gry jest strasznie stulejarski, strasznie obrzydliwy jest. On nawet nie przeczytał tego. On się zachował jak ja trochę w sumie. Tak, tylko tak mniej więcej szybko przeleciał i... Znaczy on nawet nie przeleciał, on pierdoli, że to były fajne duchy, nie? Czy lubi duchy, a nie było żadnych duchów do cholery, no... Nie wiem, czy dobrze, że zrozumiałem, bo kurde, ja tutaj czytam czytam ten czat i ja też tak czasami mogę nie złapać tego motywu całego, nie? Tym bardziej, że ja tutaj nie będę się chwalił, co piję, prawda? Myślę, że to też może trochę osłabić moją percepcję. Jak nie przeleciał teraz, to później samolotem, tak? Czym innym. No jak Pan Jezus powiedział. Boże, czemu ona mi tutaj to tłumaczy, że... Pamiętaj, że wiersze często pokazują uczucia, doświadczenia, powiedzmy, tak? Dla mnie to jest niepotrzebne, ale rozumiem, że szuka jakiegoś zdania, żeby zagadać. Mazę, ja myślę, że tutaj to się stanie, tylko nie wiem jeszcze, czy z tą postacią w sumie. A czy może to było coś o duchu w sumie, bo tam coś było, coś niewidzialnego. Ile lat zapuszcza? No nie wiem, od 10 roku życia może? A co mam robić, Patryk? Przecież tego nie da się z herbatką przejść. Chyba, że... No nie da się, no to jest nierealistyczne.
widzę przez okno. My z Kasem jednomyślnie mówimy, że mu... Ja wiem, że wy jesteście fanboyami Moniki, ale... Ona jest jakąś atencjuszką dziwnie, ona będzie jakimś potworem najstraszniejszym, czuję, nie? Potem wylezie z niej jakieś opcje i będziecie mieli za swoje. Dobra, i to teraz będziemy... O Boże. O Boże! No dobra, i teraz komu? Znaczy, ja jestem za Sayori osobiście, nie? Dlatego sorry, chłopaki. O, szok niedowierzanie. Oh my goodness! This is beautiful! This is so good, Farsan! A tam jest Rainbow, depresja, śmierć, nie? I to jest takie dobre. Znaczy, ja wam trochę na złość trochę z tą Moniką robię, prawda? Aczkolwiek, no ja w ogóle... No wkurwia mnie to, no. Kacper, zobaczymy. Nie mów hop. Aczkolwiek... Sayori według mnie jest wysoko w moim rankingu osobiście. No. Boże, jest tam, tam były takie sulejarskie kontenty w ogóle, takie z dupy i nie wiedziałem, że jesteś takim dobrym pisarzem, a ja tam wiecie. Cycki, dupa, Rainbow Six, depresja, stulejarność, nie? I nie wiedziałem, że jesteś takim dobrym pisarzem. Mega tutaj oddałeś swoje emocje, prawda? Nigdy nie oddawałeś takich emocji jeszcze. To najbardziej emocjonalny wiersz, jaki przyszło im przeczytać. Dokładnie. Czyli co? I tak jak Pan Jezus, co zrobił? Powiedział. Dokładnie tak. Jak coś Kasper chciał napisać smutkiem. Aha, no tak myślałem, słownik nie poprawił, co? Się zaczerwienił jak ta Yuri. Kurczę, aż mnie w coś w kręgosłupie strzela. No właśnie, musisz Sayori przesadzać, bo to nie jest prawda. Nie może być tak, że ja jestem dobrym pisarzem, pisząc takie głupie kontenty, prawda? Ja ciebie rozumiem, Fael, to dobrze. Jesus. Boże, Japończycy mówią jeez. W ogóle mi to nie pasuje do Japończyków, tak szczerze mówiąc. To mi to nie pasuje w ogóle. Napoli, kupon ci spierdoli. Pan Jezus ci powiesił na krzyżu za niewybieranie atencjuszki. No ciekawe. Zobaczymy, czy tak się stanie. Ej, to było zajebiste! To nie jest zwykły wiersz. To jest Faela wiersz. I właśnie to był piękny content. Kto ma co H2? Nie wiem, kto ma co H2, ale kto ma Doki Doki Literatur Club? No. Oto jest pytanie, a nie jakiś coch. No, prawdziwa strategia odbywa się na streamie. Pięknie, pięknie napisane. Ja tutaj muszę napisać, prawda, plus jeden. Kurwa, jak tu się pisało. Mazy. O, elegancko. Ale to było piękne, to nie jest zwykły wiersz, to jest wiersz Faela, nie? I w taki sposób mogę teraz uciec do domu, oglądać anime w sumie. Fajnie, że jej pokazałem. Moim zdaniem to była dobra decyzja. Zajebisto. No, kurczę, głęboko w środku nie jestem egoistą, prawda? Ale, kurczę, no... No nie jestem. Nie jestem. Nagrodę bieraj Monikę. Dobra, jak będzie jakiś wybór, ale taki nie decydujący, tylko taki, wiesz, taki lekki, jak tutaj w tym poemacie, to wezmę Monikę specjalnie z tego powodu, że tutaj dobry tekst poszedł, okej? Okay? Ale wiesz, że to jest przeciwko moim uczuciom jakimkolwiek. Po prostu jestem z tym... Jestem w tej sytuacji totalnie niezgodny, nie? No, na Cukę to będzie wkurwione oczywiście. Boże, ja bym wyszedł z tą Sayori, po prostu skończył tą grę, po prostu widać, że tutaj coś się dzieje i tyle.
Okej, okay, typowa nowela. O Boże. Całując mnie w czoło, pomagasz mi wyjść z łóżka. Ogólnie ona pisze do słoneczka, ale mi się wydaje, że to ja jestem tym słoneczkiem, to Falesan jest tym słoneczkiem i to właśnie ja pomagam jej z łóżka, bo zasypię, prawda? Zasypię do szkoły i właśnie ja, pojawiając się pod tym domem jej, pomagam jej wstać. To ja jestem tym słoneczkiem. Przeanalizowałem ten wiersz dokładnie i szczegółowo. Nic mnie w tej grze nie zaskoczy, jestem mega przygotowany do tego. Dzisiaj Mikołajki, to masz ode mnie lajka. O Boże, a tak to bym nie dostał? O kurwa, to jakoś się nie spodziewałem, powiem ci, Turbo Cygan. Ale Samson... Nie no, mówię, to jest powiązanie. A to przeanalizowałem tak dogłębnie, że jestem naprawdę kotem w tej sprawie. No właśnie, Patryk to jest dobry zawodnik, tak? Zawsze da lajka, bo jest nad człowiekiem, nie? Boże. To się chwali, prawda? To się chwali. A. Okej, okay. Ja się też bawiłem z teorii bardzo dobrze przy tym wierszyku. Bardziej, że był moim zdaniem o mnie. Tak szczerze mówiąc. I co? No Boże. Chyba macie tą Monikę. Znaczy szczerze to... Nie, tak nie sądziłem, że będę musiał każdej... pokazywać ten wierszyk, nie? A żeby wybiorę jedno Max 2 i tyle. Ale dobra, ma to jakiś profil psychologiczny swój, trzeba to przestudiować. To wszystko pasuje. No, Kacper to jest analityk, prawda? Piekła rodem, więc... Na pewno ma to jakiś sens, co mówi. Ahaha, i nawet Monika się zaśmiała z tego, co Kacper napisał. Don't worry, Falsa. Dokładnie, są zawstydzone, bo przyszedł taki samca alfa jak Falesan i robiło się od razu ciekawiej, moim zdaniem. O Boże. Ja chcę przeczytać to. Będzie takie atencjuszowe, że nawet tego nie będę chciał przeczytać w sumie, ale taki mamy klimat, prawda? Nie ma plusa, bo zbyt jest bereźnie, prawda? Nie wypada w sumie. Zobacz, wkurwia mnie ta Monika, tak szczerze mówiąc. To, o co wam chodzi, kurwa, z nią? No? Denerwuje mnie to. Taka głupia atencjuszka. Znaczy, nie jest głupia, ale irytuje mnie prosto, nie? Wypina. Głupie Chinki, ale poszedł hejt teraz, nie? Gruby. Chinki, cikucikulinki. I jej matka, cikucikulatka. Plus na czacie jest ważniejszy, sorry chłopaku. That's okay. That's okay, Kacper. Don't cry. Boże, ona pierdoli, się że śmieje. Nawet ja się zaśmiałem. Boże, ona tyle gada, że nawet to się robisz śmieszny po prostu. I Falesan się zaśmiał.
Nie, nie, można się zabić, ale w statystykach sprawdzić nie można, ale można się zabić na przykład. Ale panowie, nie dość ta suba, chcę zobaczyć Natalie Dormer. Team Monika, Boże. No właśnie, brzmi kurde pewnie, bo jest po prostu pewną siebie dziewczyną, prawda? To już wcześniej na to wpadliśmy. Więc, no przykra, przykra sprawa, ale tak jest po prostu, nie? O Boże. Dziura w ścianie. To jest jakieś dwuznaczne? No nie, no chyba nie, no dziura w ścianie jest po prostu i tyle, i trzeba to zagipsować. Z tą muzyczką dosyć romantyczne to jest, prawda? Tak jak Pan Jezus przykazał. A tam. Tamta o słoneczku pisała lepiej, nie? Bo chodziło pewnie o mnie, a natomiast tutaj to jest takie pierdolenie. Pierdololo. Glory hole. Boże. Nie, zabijak, cicho bądź kurwa. Tam. Nic tutaj nie pierdol, bo cię zabije. Znaczy ja będę banować, jak ktoś będzie spoilerował, będę banował po prostu. Permanentnie. Dokładnie. Nie jestem dobrą osobą, żeby w sumie posłuchać mojej opinii na temat tego wiersza, no po prostu się na tym jakoś specjalnie nie znam. Tak, mówiłem, że Monika najlepsza i co kurwa, he? Czy ja wiem? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. O kurde. Dobra, słuchaj, jeszcze nie ma żadnych spoilerów, ale jak będzie spoiler, to leci ban permanentny. Wtedy. Bo to takie pisanie to jest kurwa w ogóle pod poziomem robaka, nie? Który chciałby być psem. Pisanie spoilerów ogólnie. Ciekawe, czy się znowu wypnie w sumie tak śmiesznie. Ja to w zwyczaju zazwyczaj. O Boże, Boże! Dobra, zabijak. Spoilerowałeś sobie, to spoko, ale na tym skończymy zabawę. O co chodzi? Bo tutaj słyszałem powiadomienie, że Mr. Sub jakiś nadciąga. Pewnie z jakiejś fake konta, ale to się zawsze ceni. Zawsze w cenie. Nawet z fake konta, prawda? Gdzie jest pani Natalie Dormer tutaj? Mateusz Bryniak. No, dziękujemy panu za suba, Natalie Dormer się cieszy też. To kurwa przypadkiem. Ja to załatwię, fale nie martw się. No Patryk, słuchaj, jeśli możesz banować permanentnie, to wiesz, jaki spoiler na czacie, od razu ban, nie? Permanentny w ogóle, się nie pierdol. Tutaj w ogóle nie ma co się pierdolić w tańcu, moim zdaniem. Dobrze, Monika nam podziękowała za wysłuchanie i teraz najgorsza z najgorszych. Kurwa, to mogę pominąć? Ej, pomijamy Natsuki? Zachowamy się chamsko wobec niej? To sobie byłoby zabawne na swój sposób. Panowie, co myślicie o tym? Ej, ja zapiszę. Zapisałem już? Co myślicie o tym? Pominąć czy nie? A to byłoby też zabawne w sposób, że ją tak olałem, nie? Że jestem taki stolejowy. Pomiń tą sukę. Dobra, Patryk mówi dawaj, Mazę pomiń tą sama się prosi. Dobra, jeszcze poczekam na jakieś inne opinie, tak? Żeby było bardziej fair. Pominąć ją czy nie? Tak lekceważąco właśnie. O, spoko zabijak, siema, dobranoc, tylko powiedz czy ją pominąć czy nie. Pomiń. Okej, okay, kolejna opinia na pomiń. Jeszcze jedna jakaś, co? Taka decydująca. Na remis lub na pomiń. No, panowie, dalej. Stać was na to, myślę. Lub panie, jeśli jakieś są oczywiście, aczkolwiek... Nie! Nie sądzę. I don't think so. Tak. Tak, to rozumiem, że chodzi o...
O Boże. To chodzi o pominięcie. Okej, okay, dobra. No nie wiadomo jaki ma wierszyk, ale... Dobra, jedziemy z tematem. O, już się sapie, nie? Już kurwa problem ma. Ja pierdolę. No, co... O Boże, i ona już mi grozi, ja tutaj oczywiście ustępuję, bo jak na stolejarza wypada, nie? Tutaj Natsuki się obraża, focha wręcz, może dlatego, że została wybrana jako ostatnia, prawda? Trudna dziewczyna, no. Trudna. Dobra, dostaliśmy. O... dobra, ona nie jest zbyt inteligentna, jak widać, czy mądra, aczkolwiek babeczki jak upiecze to palce lizać, dlatego ja bym jej nie skreślał od razu, mimo że jest denerwująca, to na swój sposób ciekawe. People can try, but that's about it. No śmieszne, śmieszne, bardzo takie na poziomie, myślę, że pierwsza klasa podstawówki, aczkolwiek no, nieźle to wyszło. I like it. No nie wiem. Boże, dlaczego jej teraz wmawiam, że szczerze, tak szczerze mi się to podoba? Może dlatego mi się to nie podoba, bo tam pierdoli o małpach skaczących, nie? Latające ptaki, no nieźle. Tam jej mi... No... Czy jej miejsce jest w kuchni? Ja nie chcę generalizować, prawda? Dlatego tutaj się nie wypowiem na ten temat, aczkolwiek ta opinia jest popularna i może by się sprawdziła, aczkolwiek nie mnie o tym decydować. Ale tak to widzę. Ja pierdolę, ona powiedziała, że to łatwo się czyta i uderzać do głowy, że zostaje po tym jakaś rozkmina, prawda? To było tak głębokie, proste i głębokie właśnie. I Natsuki właśnie się cieszy, że my to zrozumieliśmy. Monika by ją skasowała, znaczy... No, możliwe. Nie wiem. Nie mam pojęcia. No tak, bo ona jest niby z pierwszej klasy, ale nie pierwszej klasy podstawówki, prawda? Chyba, że tak, no to... to może być ciekawe. Okej, to wszyscy... Było trochę stresująco, praktycznie, no to fakt. No, trochę mnie osądzali, oceniali, ale no cóż. Okej, to był dobry dzień. Okej, okay, Monika i Sayori sobie gadają. Jeszcze jest Yuri Natsuki. O, gadamy sobie teraz ładnie. Muzyczka zajebista. No, muzyczka pierwsza klasa, panie kochany. Ja w ogóle nie wiem, czy to Kasper powinien oglądać w sumie, nie? Ale dobra, lecimy. No nie wiem, ja znaczy jestem na to gotowy właśnie. Natsuki się coraz bardziej otwiera w sumie, tylko no zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja sądzę, że nic... Boże. No jest cute, nie? Trzeba przyznać. How can that be cute? Może nawet ja jestem cute. Muzyczka zajebista. Poszedł grać w Rainbow Six, mam go zawołać na hentai. A, okej, okay, okej, okay, dobra. Spoko. Będzie wołańsko. No Yuri tutaj jest troszkę zażenowana, ale też tego nie okaże, tak, bo no jest nieśmiała praktycznie, więc Natsuki troszkę na nią dominuje, mimo że jest młodsza, to jest taką dominatorką i troszkę tutaj nakreśla swoje zdanie, nie? Kiedy są te potwory? Bo dają jakieś potwory, mam nadzieję, tak? Bo do tej gry by to pasowało, nie? Widać na pierwszy rzut oka, że może coś z tego być, jakieś opcje teraz wylezie, tak, o, teraz. Nie, może za chwilę. Teraz na przykład. Bo teraz.
Jury jest najbrzydszy. Macki. Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, mówię, ja nie mam pojęcia i to jest właśnie piękne, że ja nie mam pojęcia, co tutaj będzie, tak? Nie wiem, czy skończy się czymś zajebistym, czy coś mega cringe'owym, czy coś innego, nie? O to chodzi. To jest na swój sposób ciekawe, ale widziałem, że stała się ta gra dosyć popularna na swój sposób. Na rynku amerykańskim też głównie, więc no, jestem ciekawy, co ona tutaj ukrywa, bo coś ukrywa na pewno. Po prostu nie wiem, w jakiej tematyce, ale jest tutaj coś ukrywane, jest tu jakiś content mocny, myślę. Ile ja streamuję to? 2 godziny dopiero, w sumie niedużo. Yuri, Fanny-san lubi moje wiersze, więc wiesz, i teraz na cuki będzie zazdrosna, już widać w sumie po twarzy. Powiedział, że zajebiste. A... Dobra, i tak właśnie jest, jak jeden koleś przychodzi do klubu literatury, prawda? Odjebuje się taka właśnie maniana. Jak w tej grze. No właśnie, może jest zazdrosna, że po prostu, że... Ale sam. Że Falsa bardziej szanuje jej wiersze niż jej, tak? Tym bardziej, że ona w sumie żadnych rad nie miała sensownych tam na Suki, natomiast Yuri to tutaj mega się znała, tak? W tym temacie, więc... Fabuła się rozkręca, dokładnie. Czy będzie jakieś morderstwo na tle zazdrości? O Boże! Dobra, już się zaczyna hejt, tak, z bubsami, bo tutaj jest, no, cienko na razie, a tutaj jest potężnie i to znaczy, że tutaj trzeba już hejtować z tego powodu. I to najlepsze jest to, że Natsuki atakuje Yuri, tak, więc wyszło dosyć komicznie, fabuła się rozkręca jeszcze jak, powstają pierwsze konflikty, zazdrość. Czy będą tutaj jakieś szokujące wydarzenia, jak, nie wiem, jak w Rzymie na przykład, intrygi polityczne, coś zdrady? Mam nadzieję, że tak, bo tutaj już się rozkręca, już jest hejt o cyckach, tak, że przyświecają w ogóle wszystko, co tu może być. Bateria mi zaraz padnie, ajajaj, to będzie ciężko to oglądać wtedy. Dobra, Monika szybko spierdoliła, bo Natsuki się wkurwiła, że się wjebała w rozmowę i od razu ją skarciła, że tutaj nie jesteś związana z nami, więc wypierdalaj na chwilę. Sayori już jest tutaj wkurzona. No i co, Yuri, no fajne, i co ja mam teraz poradzić, no? No właśnie, Natsuki próbuje teraz ją jakby tak oceniać, nie? No dlaczego tego robi? Ona jest zazdrosna, po prostu to jest taka zazdrośnica mała, nie? Pociła się spod nietki, no możesz mieć rację tutaj. No jest grubo, prawda? Ja nie będę nic tłumaczył. Natsuki, jesteś kurwa zazdrosna. I ja tutaj nie będę stawał po twojej stronie. Aż muzyka się rozpędziła, bo zaczęło się robić tak gorąco, prawda? Boże, czy mogę coś powiedzieć wreszcie? Okej, rośnie już na mnie presja. Ja milczę, bo jestem jebanym stulejarzem, prawda? Jak to się stało, że kurwa... jestem w takiej sytuacji? No właśnie, nie znam się za bardzo na pisaniu, prawda? I teraz tak.
Mogę stanąć po stronie Natsuki, po stronie Yaroi lub zawołać Sayori jak jebany stulejosz, który nie umie podjąć decyzji, nie? Więc... Ja bym tutaj podjął jednak decyzję piękną i stanął po stronie Yuri. Natomiast ta wersja z Sayori jest mega stulejarska i tak nie wiem czy... Znaczy dobra, to trzeba wziąć na poważnie tą grę, tak, bo ona jest poważna, bardziej niż na przykład jakiś Mass Effect, więc ja stanę po stronie Yuri, bo chcę zobaczyć jak ta mama zazdrośnica się wkurwi. No, cześć Patryk, trzymaj się. Wait. Okej, czyli zaczynamy tak na spokojnie, mówimy tak, że... Po tym całym konflikcie trzeba go zażegnać, więc mówimy sobie na cuki, że... Że... Bardzo ładny wierszyk i w ogóle, ale... Tutaj coś tu się nie zgodzę. No właśnie. Nie może być taka podła, prawda? Tak nie wypada po prostu jako człowiekowi. Okej. Okay. Ona jest wkurzona w sumie, że Yuri nie wzięła na serio jej wiersza, tak? Po prostu... Znaczy ja to na swój sposób rozumiem, bo on nie był zbyt... nie był zbyt wybitny, nie? Dosyć śmieszny, no... Na miarę pierwszej klasy podstawówki, więc... Trudno go było wziąć na serio, po prostu Yuri nie potrafiła go wziąć na serio, nie? I tyle. Jakby tutaj nagle papież wbił do tej klasy. Tak, tam tutaj tak się wychyla papież, nie? Okej, okay, tutaj zaimponował Yuri, tak jak powiedzieliśmy ładnie, że... No jesteś bardzo dobrym pisarzem, tak? To nie jest jakieś zaskoczenie specjalne, but... ale jest jedna rzecz, nie możesz, kurczę, obrażać tutaj Natsuki, tak? Żeby się wkurzała na ciebie. Ale właśnie to mi się nie podoba, że oni słaby wiersz nazywają po prostu innym stylem pisania, tak? To jest trochę patologiczne, nie? Że gościara nie umie pisać wiersza i teraz ja ją bronię, że po prostu ma inny styl pisania, tak? Po prostu ma inny styl, to jest inny styl, to jest inny styl. To nie jest słabe pisanie wierszy, to jest inny styl, nie? Te rozmowy są za długie, no to jest, słuchaj, to jest taki profil psychologiczny, że... Wiesz, to trzeba wszystko poznać, tak? To jest bardziej rozwinięte niż jakieś śmieszkowanie w zacnych książkach. W Mein Kampfie jest bardziej niepoważny niż tutaj. Okej, Monika wkracza, bo się robi trochę stypa już. Okej. Okay. No, Natsuki strasznie łatwo się denerwuje, no i tak nie za bardzo wypada, prawda? Ja wiem, że się ciągną te rozmowy, aczkolwiek Natsuki teraz je ciągnie, bo się po prostu wkurza nie wiadomo o co. W ogóle przeczytałem takie zdanie o tej grze, bo właśnie chciałem się spoilerować, nie? Ale przeczytałem takie zdanie, że to nie jest dla osób mających depresję. Jestem ciekaw, o co im chodziło tutaj. Jestem mega ciekawy, o co tutaj chodziło. Zobaczymy. Boże, Yuri znowu zawstydzona, tutaj się za włocha trzyma, bo jest tak zawstydzona po prostu, że z nerwów go tutaj sobie smyra, tak? Nie może uwierzyć, że zachowała się tak, no... Znaczy, co, zachowała się tak, tak? Że nie wzięła na poważnie wiersza Natsuki, ale kurde... Ja to rozumiem na swój sposób, bo tam ciężko było wziąć coś na poważnie, ja jestem człowiekiem szczerym i... Ja myślę, żebym był mniej... delikatniejszy... od Yuri. No nie wiem, Mazo, zobaczymy. Wiesz, tam było napisane, że...
To nie jest dla dzieciaczków gierka i tam nie dla ludzi z depresją, plus jest tutaj jakaś rzecz, że interesuje to na przykład Amerykanów grających w to, więc coś tutaj się musi odjebać, moim zdaniem, grubego. Ale wiadomo, przekonamy się na spokojnie sami, nie? Dobry wieczór, Benek. Tak, to jest symulator życia w japońskim liceum, prawda? Który myślę, że skończy się w inny sposób niż wszyscy przypuszczamy. Nie w sposób storyjarski, ale inny, no ale zobaczymy. Jury, ja cię nie nienawidzę, bo po prostu ja tobie się nie dziwię, tak? Więc tutaj się uspokój. Jesteś za miły. No, czy ja wiem? Fajnie, że jestem członkiem tego klubu. No, powiedzmy. Bracia Golec zaraz biją. Pierdolec. Ładny mi symulator. No kurde, no to nie jest symulator dla was. Dla mnie to jest typowy symulator życia, nie? Okej, okay. Coś Natsuki powiedziała, nie wiadomo co, nie dowiemy się. Idziemy sobie zaparzyć herbaty, ponieważ zmieniła szybko temat z jakiegoś powodu. Monika. No, było fajnie, tak? Jak się czujemy z tym naszymi wierszykami? Myślę, że było warto. Natsuki oczywiście wkurwiona. How about you? Czuję się tak samo. Było fajnie. Pogadać się z kimi. Monika z tego powodu jest szczęśliwa, widzę. Yuri powinna się obciąć. O, tato jest zajebista. A, Boże, wszyscy stuleją nad tą Moniką, nie? To jest dobre. Okej, okay, przemilczałem to, jak Monika powiedziała, że będę miał jeszcze lepsze wiersze, tak, bo nie chciałbym się w tej dziedzinie realizować. Lepiej siedzieć wieczorem i oglądać anime, tak jak robił nasz bohater wcześniej, przed tą całą akcją dołączenia do klubu. Pal-san? Ranito Olga home? Okej, czyli razem wracamy do domu teraz znowu, tak? I czyli rozumiem, że tutaj powstaje dosyć potężna więź między nami, jak wracamy razem do domu tutaj, po spotkaniach w klubie. Więc myślę, że to się jeszcze rozwinie. Ja jestem Team Yuri. Właśnie ja nie mogę wybrać między Teamem Yuri, a Teamem właśnie naszej sąsiadki. Właśnie jestem tak w połowie, niezdecydowany. Albo sąsiadka, albo Yuri właśnie, nie umiem decydować. Okej, okay, to jest pierwszy raz, kiedy Sayori widzi sprzeczkę między nimi, a sprzeczka jest wywołaną zazdrością i chęcią rywalizacji, tak? O moje tutaj... o moje względy. Okej. Okay. Sayori, jak widać, nie jest egoistyczna, prawda? I cieszy ją, że razem tutaj wracamy do domu, na przykład razem spędzamy czas, ale jeszcze bardziej ją cieszy, że ja się dobrze bawię z innymi właśnie, więc tutaj potwierdza, że nie jest egoistyczna, jest fajną osobą, nie? Wszyscy nie lubią. No, tak bywa czasami. Nie ma Loli. Mi się wydaje, że troszkę Loli jest ta wkurzająca się, ale nie tak do końca, tak troszkę na pograniczu. Jaki spoiler alert, że ona jest zła? No, na różny sposób może być zła, tak? Jak ktoś coś napisze więcej, to wtedy jest banowany permanentnie, tak? Ale wiesz, tego nic nie można wnioskować, o co mu chodzi, nie? Po prostu może być na przykład jakąś, wiesz, no nie wiadomo. No może jak to rozwinie, to będzie trzeba banować, sorry, nie? Nie można tutaj spoilerować i niszczyć sobie zabawy, nie? To jest, no, dziecinne. I co teraz się stanie?
Boże. Czyżbym ja teraz właśnie pisał nowy wiersz? Naprawdę będę pisał nowy wiersz? Łażymy to szybko. Hop. Peaceful. Damy dużo spokoju, stabilizacją. O Boże. To jest w sumie to samo. Co tu się dzieje? Friends. Games. Music. O. Aha. Dobra, powybieram tak po prostu według siebie te słówka, żeby to nie trwało za długo, prawda? Tak powybieram według siebie, ponieważ nie ma co się tutaj rozdrabniać nad tymi każdymi słówkami pojedynczo. Dobrze, zobaczymy jak to wyjdzie. O, ja bym chciał pójść kupić przekąskę i żeby ta sceneria się do cholery już zmieniła. Dlaczego powiedziałem, że nie chcę? Mam swoje powody. Boże, i zaczyna się znowu głęboka stuleja, nie? Dlaczego ja zachowuję się tak idiotycznie czasami w tej grze? Zaczął się robić pyskaty ten Filesan, od kiedy więcej dziewczyn się nim interesuje niż jedna, nie? Dziwna sytuacja bardzo. O Boże, ja ją rozczytałem, tak? Jeśli miałaby pieniądze, to by kupiła wcześniej tą przekąskę, a nie teraz chce kupić, czyli po prostu wychodzi na to, że ona chce ze mną więcej spędzać czasu, tak? I po prostu razem pójść po tą przekąskę. Ja bym brał wszystkie na raz, okej. Okay. Zaczyna się kombinowanko, nie? Właśnie, jesteś wiecznie głodna i kiedy metabolizm zwolni, jak już okaże się starsza, tak, jak dorośnie, miał więcej lat, metabolizm zwolni, to wtedy to obżarstwo się zemści, więc jeśli je dużo i utrzyma tę ilość jedzenia, jaką spożywa, i czyli na przykład za 7 lat, może być grubo, po prostu. I give up! Tylko czemu takie pyskaty się zrobiłem? O, Juri tutaj śmieszkuje już. Robi się śmieszkowo, tak? Okej, Juri sobie stała z boku i podsłuchiwała nasze śmieszkowanie potężne, ale no cóż. Milk. Co? Bo pieniążki chcesz, co? No właśnie, Juri nie będzie przekonywała mnie do pożyczania pieniążków, nie jestem bankiem w końcu. Juri. O, tu mamy kolejnego fanboya Juri. Dobrze, cieszy mnie to. A nie, kurde, tej atencjuszki, nie? Pieprzonej. Kiedy Warband na miodzie? Jutro, myślę. Tylko nie wiem, o której. O 20, myślę. Czy 19:30 jakoś. Monika, kurde. Na miodzie. Nie, Warband tylko może na miodzie być grany. Nie na żadnym modzie, właśnie, tylko na miodzie prawdziwy. Okej, Juri się robi coraz bardziej otwarte, prawda? Martyna i koniec. Kurde, w każdym z nas jest troszkę diabła. Czy to jest dwuznaczne? Czy to jest coś głębokiego tutaj? Czy zaraz któryś z nich wyjdzie diabeł, taki pragnący zniszczyć naszą cywilizację? O, don't let her fool you, dokładnie.
O, Sayori to jest taktyczka, ona wie co robi, to prawda. To ja kliknąłem. O, dobrze. A to można coś klikać w ogóle? Nie, chyba nie. Czemu Yuri ma większe piersi? No... Pff. No tak wyszło, nie? Takie ma geny po prostu, takie dostała geny. I je dużo kurczaka. Ale to, ja to chyba powinienem zapisać. O, właśnie. Boże, co się stało? Nie wiadomo skąd, ktoś jebnął Sayori w ryj i... Co? Co to było? Co to miało być? Kto to zrobił? Czy to jest cud, że dostałem w twarz ciastkiem? Okej, okay. Natsuki oczywiście weszła cała szczęśliwa, jeszcze nie wkurzona. Już napierdoliła jednej bohaterce, tak, ciastkiem, dokładnie. Muszę spać, bo mam do szkoły. Cześć, cygan. Dobranoc. Czy myślę, że ja tego nie skończę dzisiaj, nie? Więc, wiesz, za jakiś czas będzie trzeba to skończyć, po prostu. Ten dłuższy, troszkę dłuższy odcinek i... dokończyć to na spokojnie, jak wszyscy będą tutaj ładnie obecni. Gra odzoruje życie, więc jedna ma większe, jedna mniejsze. No tak, no wiadomo. Zdziwiło mnie to pytanie, nie? Że dlaczego ma większe. Ej, rosną zęby dopiero, czy co? Mi się wydaje, że to jest na swój sposób loli jednak, wiecie? No to wygląda, jakby dopiero jej zęby rosły. Przykra sprawa właśnie. Nie. I się śmieje z tego, nie? Przegryza swój język i się ta śmieje. Ona się kurde karmi bólem po prostu innych. Yuri najładniejsza, więc duże, hehe. No ciekawa opinia. Znowu przyniosła te ciasteczka dobre. O Boże, już się jakieś molestowanie zaczyna, tak? Jesus. Weź czat z Yuri. Jaki czat z Yuri? Zaraz będzie, nie? Om. Nie no, Sayori to jest bardzo pozytywna postać według mnie, naprawdę. Złego słowa nie powiem. Was słuchajcie, która jest? Dobra, to słuchajcie, 15 po, myślę, że skończymy po prostu, bo już się wszyscy robią senni, prawda? I myślę, żeby na spokojnie jutro, no o 20 po prostu, przed 20 postreamuję Urbanda tam z godzinkę, a o 20 myślę, że się wezmę na poważnie już za to, żeby to skończyć w 2 godziny na przykład i będzie zajebiście, na spokojnie, taktycznie do tego się podejdzie, żeby mieć trzeźwość umysłu, prawda? Bo tutaj jest to wymagane. Ale masz czat na Yuri ustawiony. Jak na Yuri? Nie rozumiem. No jest normalnie czat, nie? Nie mogę go zmieniać. Każda mówi swoją kwestię, prawda? Nie mogę chyba zmieniać nagle rozmówcy. A, no tak. No tutaj taka cenzura, prawda? No Yuri jest szkalowana przez czat właśnie w ten sposób. Ja i moja problematyka. Znaczy nie no, to może kogoś wkurzać, nie? Jak chcecie, to mogę to usunąć albo zmienić.
na przykład jutro. Tylko lubię ten czas, taki pokazujący się w sumie, wiecie? Tylko myślę, może go schowam po prostu gdzieś, znaczy na bok. Tutaj dam na przykład. No nie wiem. Tutaj dam. Nie? Słuchajcie, będzie w różnych perspektywach ta Yuri, nie? Nie będzie zawsze z prawej strony. O Boże, i wkroczyła największa atencjuszka stulecia, nie? Widzicie? I'm super sorry. Wiadomo, że tam chodzi o spóźnienie, nie? Ale widzicie, nawet tutaj jest dwuznaczny, tak? Że jest super i idzie, przepraszam za to. O nie. I wkroczyła atencjuszka na nasze tutaj piedestały. Tutaj jest pierwszy raz zawstydziliście Monikę chyba. Zaczęliście mówić o potencjalnym chłopaku, prawda? I już Monika została zawstydzona w niezły sposób. Zawsze ona zawstydzała, tym razem ona została zawstydzona, więc ciekawie się zrobiło. No, Natsuki już się tutaj wkracza. Już troszkę tak poddenerwowana, tak leciutko, nie? Leciutko poddenerwowana. Zaraz może jeszcze wybuchnie. Piano? No może Benek jest mody na to? Ja nie wiem. Może jest, a czekajcie. Nie, to jest za małe wtedy. Nie, no musi tak być po prostu. Tak po prostu Yuri jest trochę zacenzurowana, bo nie mogę pozwolić, żeby ktoś na nią fapał, nie? Jest to nieprzyzwoite po prostu. I tyle. Okej, dobra. Ja myślę, że w takim akcentem tutaj Moniką zakończę tego dzisiaj streama, bo już wszyscy przysypiają, ja sam przysypiam i już jestem zmęczony w sumie, więc jutro o 20 na spokojnie wrócimy do tej gierki. Ja przed 20 może jak dam radę, to Warbanda pokażę na modzie sobie tak fajnie, okazyjnie i o 20 wjedzie to i skończymy to i odkryjemy sekrety tej gry, które skrywa na 100%, nie? Na 100% skrywa. Nawet dałem taką tapetę taktyczną, prawda? Żeby tutaj klimatycznie pasowało i tematycznie. Więc no cóż. Nawet przygotowałem, czekajcie. Nawet czy przygotowałem specjalną taktyczną tutaj nutę. Właśnie na streama specjalnie, tak na pożegnanie, żeby sobie poleciała. Oczywiście japońska, tak? Żeby klimatycznie tutaj elegancko weszło. Gdzie ona była? Boże, nie ta lista. Lubiane filmy. Łukasz Krych. No, Łukasz Krych wszedł właśnie jak skończyłem. Chyba, że był wcześniej. Okej, mówię. Jutro o 20 kończymy ten temat, nie? I tyle wam powiem. O Boże. Zniknął mi ten. Jutro o 20. Dobra, to siema. Dobranoc wszystkim. Mam nadzieję, że się podobał ten rak content. Jutro to skończymy, bo mnie to zaintrygowało. Jestem ciekaw, co ta fabuła skrywa i trzeba się przekonać po prostu. Déjà vu. Nie, uszykowałem jakąś specjalną japońską, taki japoński pop, ale kurczę, déjà vu też bym odpalił. Dobra, to po tej déjà vu leci jeszcze. To dwie noty polecam, jak chcecie jeszcze poczekać. Oczywiście japońskie, żeby pasowało klimatem. Nie, że spuszczam się w nocy na te piosenki, prawda?
Wolę Monty Blade. No tak, każdy woli Monty Blade, tylko tu chodziło o poważny rank content, który był w fajny sposób ode mnie zaserwowany, prawda? Musimy dowieść lów Pokémon. Dobra, siema.
déjà vu. I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, déjà vu. I just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's a place to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Riding to your mind. Déjà vu, I just been.